Dzień dobry Państwu. Nazywam się Grażyna Jasieńska i pracuję w Instytucie Zdrowia Publicznego. Mam ogromną przyjemność moderować kolejną sesję naszej jubileuszowej konferencji. W naszej sesji będziemy mówić o nowych wyzwaniach zdrowia publicznego. Przypadł mi ogromny zaszczyt przedstawienia naszego plenarnego mówcy. Jest to oczywiście mówca, którego większości z Państwa nie trzeba przedstawiać, ale niemniej spróbuję. Naszym plenarnym mówcą jest pan doktor Andrzej Ryś. Pan doktor Ryś jest absolwentem, jest lekarzem, jest absolwentem Akademii Medycznej, ale myślę, że na szczęście dla nas wszystkich pracujących w zdrowiu publicznym, i jeżeli Państwo pozwolą na odrobinę patosu, to myślę również, że na szczęście dla Polski, pan doktor Ryś zdecydował, że będzie miał większy wpływ na zdrowie, jeśli zamiast zajmując się leczeniem pacjentów, zajmie się zapomnianą w Polsce dziedziną, mianowicie zdrowiem publicznym. Pan doktor Ryś w związku z tym był jednym z głównych, kluczowych pomysłodawców i organizatorów, założycieli Szkoły Zdrowia Publicznego, która była tą pierwszą akademicką placówką zdrowia publicznego w Polsce po wojnie, bo oczywiście przed wojną zdrowie publiczne istniało. Pełnił również przez wiele lat funkcję dyrektora tej szkoły. Po odejściu ze szkoły w dalszym ciągu zajmował się zdrowiem i pracował na różnych niezwykle prestiżowych stanowiskach. Jeśli Państwo pozwolą, to powiem tylko o kilku. Był dyrektorem Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, był wiceministrem zdrowia w rządzie Jerzego Buzka. Zajmował się współpracą międzynarodową, integracją Polski z Unią Europejską, był dyrektorem zarządzającym Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia, a o mniej więcej 15 lat pracuje stale w Komisji Europejskiej. Obecnie pełni funkcję dyrektora do spraw systemów opieki zdrowotnej, produktów medycznych i innowacji. Jest również konsultantem Światowej Organizacji Zdrowia oraz Banku Światowego. Panie doktorze, ogromna przyjemność i zaszczyt. Bardzo prosimy. Dziękuję bardzo, panie profesor, za tak sympatyczne przywitanie mi dzisiaj. Miałem okazję już witać Państwa rano na otwarciu tej konferencji. Jeszcze wtedy byłem w Brukseli, a dzisiaj jestem w Krakowie, ale niestety jestem online, ale mam nadzieję, że uda się jutro zobaczyć osobiście, przynajmniej z częścią z Państwa. Postawiono mi zadanie, żeby przeglądać to, co nas czeka w przyszłości. Powiem tak, że 30 lat temu, gdy stanęliśmy przed wyzwaniem, żeby pomyśleć o nowym zdrowiu publicznym w Polsce, tak naprawdę stanęliśmy przed czymś, co było niemożliwe. No, z jednej strony nie mieliśmy podstaw jakby zbudować jeszcze na przeszłości, bo niewiele się działo w tamtym czasie w tej koncepcji. Musieliśmy najpierw ją obronić, zrozumieć. A z drugiej strony dynamika zmian związana z transformacją Polski w dzisiejsze państwo była olbrzymia. No, wszystko się zmieniało wokół nas. Ale myślę, że dzisiaj możemy zacząć budować na tym, co jest za nami i próbować popatrzeć na przyszłość. I mam to zrobić w 10 minut i zaangażować Państwa w debatę. Przeglądałem oczywiście internet. Kiedyś tego nie mogliśmy robić, bo nie było internetu. Dzisiaj możemy sięgnąć po zasoby internetu i zastanowić się, co inni o tym myślą. I ta lista, którą dam Państwu do debaty, no ona będzie jakoś tam moimi przemyśleniami, ale też tym, co świat sobie dzisiaj o tym dyskutuje. Myślę, że zaczniemy od tego, co się dzieje teraz i lekcji, które mamy z tej pandemii. Bo pandemia tak naprawdę, myślę, dla wielu z nas w zdrowiu publicznym pokazała rzeczy, o których wiedzieliśmy, których może obawialiśmy się, ale nie do końca wiedzieliśmy, jak to się może wydarzyć. I myślę, że dla wielu też polityków i władców tego świata, zarówno na poziomie lokalnym, jak i na poziomie światowym,
i oczywiście krajowym, spowodowała przemienienie pewnych wartości. Na ile to się utrwali, to zobaczymy, ale powiem o kilku elementach, które jakby dla mnie są istotne. No po pierwsze, myślę, patrzmy na szeroki obraz. Pokazała, jak ta pandemia, że faktycznie jesteśmy globalni, że jesteśmy połączeni po pierwsze przez informacje, po drugie, może właśnie po pierwsze przez wirusy, bo tak trzeba by zacząć od tego nauczyciela, którego dostaliśmy pod tytułem COVID-19. Ja mówię ciągle mojemu zespołowi, czekajmy na kolejny etap, posłuchajmy, co ten nauczyciel może znowu nam nowego przedstawić do zweryfikowania. Zrozumieliśmy też, że potrzebujemy globalnej struktury dla health security, czy bezpieczeństwa zdrowotnego. O tym wiedzieliśmy już po pandemii 2009 roku. Wiedzieliśmy o tym w okresie, kiedy zawieraliśmy umowy na temat regulacji w tym zakresie na poziomie Światowej Organizacji Zdrowia, ale tak naprawdę dopiero teraz ta pandemia pokazała, jak to porozumienie jest ważne na przyszłość. Zobaczymy, jak pójdą negocjacje w tym obszarze, ale niewątpliwie jest to ważny element. Ta pandemia nam pokazała też, że to, co wydawało się agendą, którą możemy skończyć, czyli wyjście z chorób zakaźnych, wcale nie jest czymś za nami, prawdopodobnie jest przed nami ciągle. A z tego też wynikają dwie istotne rzeczy. Szczepienia są ciągle ważne i w czasie tych szczepień zobaczyliśmy, jak istotne jest stworzenie szczepionek. I z jednej strony jest to sukces, ale z drugiej strony zobaczyliśmy, jak ciągle jesteśmy w bardzo nowym świecie braku wiary w te szczepionki. Obudziły się różnego rodzaju wątpliwości, które wiedzieliśmy, że istnieją. Przecież wiedzieliśmy, że ruchy antyszczepionkowe się budziły, o tym wcześniej rozmawialiśmy, zauważaliśmy to. Natomiast w tej chwili zobaczyliśmy wymiar tego problemu. I tu się pojawia ostatni element z tej pandemii i ten punkt skończę. Pojawił się problem wątpliwości w naukę i myślę, że przed wyzwaniem, jakim stoimy, to jest ciągłe budowanie czy odbudowywanie de facto wiary, że wiedza, ale budowanie naszego działania na faktach i na evidence jest ciągle przed nami. Ale to ma też pewne konsekwencje, czyli musimy odbudować relacje między nami a społeczeństwem jako szerszym, ale też oczywiście z różnymi innymi grupami czy indywidualnymi osobami. Drugi punkt, który chciałbym tutaj dać do debaty, oczywiście będziemy debatować tylko nad częścią sprawy, ale to są zmiany klimatyczne. Zmiany klimatyczne były, jakby wcześniej patrzyliśmy, mówiliśmy zdrowie i środowisko. Pani profesor Jasińska może to najlepiej zna i rozumie, ale wtedy mówiliśmy zdrowie i środowisko. Dzisiaj wydaje się, że to, co kilka lat temu, ja osobiście temu się przyglądałem, że wpływ zmian klimatu na zdrowie pojawił się kilkanaście lat temu, ale dopiero jakby teraz zobaczyliśmy, jak to jest ważne. To w wielu wymiarach, począwszy od dostępu do wody, do braku dostępu do tej wody, ale też nadmiaru wody, która grozi zalewaniem, niszczeniem infrastruktury i konsekwencjami zdrowotnymi, czy braku dostępu do na przykład do szpitali. A z drugiej strony ochrona zasobów powietrza, sprawa smogu krakowskiego, czy w ogóle problemów smogu w całym świecie i jakości powietrza jest olbrzymim wyzwaniem. Ale oczywiście są różne dalsze elementy tego. Ruchy, migracje. Element, który niewątpliwie jest za nami, ale ciągle zostanie przed nami, to jest starzenie się społeczeństwa. Przed tym nie uciekniemy. Nie mówimy tylko o społeczeństwie europejskim czy japońskim. Mówimy też o dużych populacjach, które ciągle są młode. Także chińskie społeczeństwo się starzeje. W jakimś części amerykańskie, oczywiście są inne jeszcze przed nimi wyzwania, ale wszyscy jesteśmy na tej ścieżce. Choroby, trzeci element, choroby niezakaźne, choroby przewlekłe zostają z nami. Pojawiły się nowe elementy, które do tej pory ciągle były gdzieś znikały, w wielu społeczeństwach nie dawało się o nich mówić. Myślę, COVID pokazał, jak jest ważne, czyli zdrowie psychiczne, ale oczywiście zostają problemy raka, problemy chorób
układu krążenia, a związane też z determinantami zdrowotnymi, takimi jak palenie czy alkohol. Czy brak aktywności fizycznej, otyłość i tak dalej. Kolejny element, jeszcze mi zostały 4 punkty, nierówności w zdrowiu. Tutaj oczywiście temat dla zdrowia publicznego istotny. Wiemy, i niestety to nie zostaje za nami, to ciągle będzie przed nami, nierówne społeczeństwo w sensie wykształcenia, w sensie zasobów finansowych, w sensie dostępności do różnych dóbr, tworzy określone grupy, które są poddane de facto tym samym czynnikom i de facto stwarzają te same, poddane są oczywiście w tych samych grupach, często chorobowych, widzimy te same problemy. Jesteś niewyedukowany, nie masz dostępu, jesteś w sferze biedy, twoja sytuacja zdrowotna jest trudna. Oczywiście trzeba też myśleć z jednej strony o globalności, globalnych wyzwaniach, jak migracja, ale migracja też się przekłada na problemy z dostępem dla emigrantów, czy ludzi o różnych kulturach i językach do ochrony zdrowia. I dostęp do ochrony zdrowia, ale dostęp do leków, do nowych technologii też jest oczywiście wyzwaniem, też w nierówności, prawda? I zostały mi 3 punkty i tu powiem o rzeczach, które są jakby trochę z innej bajki, ale istotne. Zdrowie zwierząt, myślenie o planecie i o nas, ludziach żyjących na planecie, ale też o zwierzętach i pomysł na jedną planetę, o czym mówią ci, którzy mówią o ochronie klimatu, ale o zdrowiu publicznym mówimy o jednym zdrowiu zwierząt, zdrowiu ludzi, sposób produkowania żywności, nadużywania w produkcji antybiotyków, hormonów, kontrolę nad tym, dostęp do dobrej, zdrowej żywności, olbrzymie kolejne wyzwanie. Mój konik, który zmieni świat, wydaje mi się, i jestem równolegle dzisiaj, byłem na spotkaniu Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków, spędziliśmy spory czas dyskutując o danych, o dostępności do danych, o digitalizacji i to jest temat, który myślę jest nawet się ciągle mówiliśmy, że potrzebujemy dane, ale zobaczymy, jak dane są istotne, jak one są istotne w przypadku COVID-u, ale ile jeszcze wyzwań w nauce przed nami, jak zdobywać te dane, jak dane powinny być standaryzowane, jak je używać lepiej w nauce, ale przede wszystkim też w zdrowiu publicznym, w polityce zdrowotnej. I kończę ostatnim punktem, zostawiłem go na ostatni, bo to jest wisienka na tym naszym torcie. Maszyny, sztuczna inteligencja, pewnie pomogą, ale nikt nie zastąpi człowieka i my tych ludzi mamy szkolić i oczywiście pytanie jest, czy mamy zasoby ludzkie w zdrowiu publicznym, ale też oczywiście w całym zakresie ochrony zdrowia, jak szkolić tych ludzi, jak przygotować na te wyzwania, jak jesteśmy gotowi z naszymi kompetencjami, czego brakuje, jak być innowacyjnym, jak być dynamicznym. Także życzę dobrej debaty, jestem z Państwem, przysłuchuję się oczywiście, jak będę miał szansę coś skomentować, to też to zrobię. Serdecznie dziękuję. Dziękujemy bardzo, panie doktorze, i będziemy w czasie naszego dalszych debat, będziemy oczywiście nawiązywać do niektórych z tych tematów, może bardziej do jednych niż do drugich, ale bo do wszystkiego niestety się nie da, tych wyzwań nowych w zdrowiu publicznym jest bardzo wiele. Ale zanim przejdziemy do wypowiedzi, chciałabym przedstawić Państwu naszych panelistów bardzo krótko i zrobię to alfabetycznie. Mamy jako gościa i będę mówiła przez cały czas po polsku, bo wiem, że jest tłumaczenie, więc mam nadzieję, że pan profesor Alberto Ajuria, który jest z nami, słucha tłumaczenia i nie muszę w związku z tym mówić po angielsku, bo po hiszpańsku to by mi gorzej szło trochę, chociaż mogłam spróbować. Pan profesor Ajuria jest z Andaluzyjskiej Szkoły Zdrowia Publicznego, z Granady, z Hiszpanii. Cieszymy się, że jest z nami. Witamy. Pan Michał Bedlicki, zastępca dyrektora Centrum Monitorowania Jakości. Pan profesor Mariusz Duplaga, kierownik Zakładu Promocji Zdrowia i e-Zdrowia
w Instytucie Zdrowia Publicznego. Dzień dobry Państwu. Pani profesor Stanisława Golinowska. Szczególnie mi miło witać Panią profesor na naszej sesji. Pani profesor jest no, byłą Panią dyrektor Instytutu i pracuje w Zakładzie Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego w Instytucie. Dzień dobry Pani profesor. Pani doktor Karolina Nowak, która jest dyrektorem Wydziału Innowacji i Rozwoju Biotechnologii Agencji Badań Medycznych. Oraz pan profesor Tomasz Zdrojewski z Zakładu Prewencji i Dydaktyki z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Także bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam. Bardzo jest mi miło. Wiem, że będziemy mieć bardzo interesującą sesję. Już bardzo wiele ciekawych wystąpień na tej konferencji było, ale myślę, że w dalszym ciągu mamy tutaj wiele do powiedzenia i wiele interesujących rzeczy do dodania. Nawiązując do wystąpienia pana doktora Andrzeja Rysia, myślę, że taką pierwszą kwestią, którą moglibyśmy w tym gronie przedyskutować, to jest zdrowie globalne. I oczywiście my mówimy o nowych wyzwaniach w zdrowiu publicznym. No i ktoś mógłby powiedzieć, że to zdrowie globalne to nie jest taki nowy pomysł, prawda? Natomiast ja myślę, że ta pandemia obecna pokazała wyraźny kryzys zdrowia globalnego. Pomimo tego, że o tym zdrowiu się mówi dawno, pomimo tego, że powstało wiele naprawdę znakomitych programów, które też odniosły różne sukcesy, to okazuje się, że w sytuacji kryzysowej to globalne podejście do zdrowia nie do końca istnieje. Mianowicie jak się zaczęła pandemia, tak kraje zaczęły działać w ten sposób, że działamy sami, zamykamy granice, dbamy wyłącznie o zdrowie naszych obywateli i już nawet teraz, prawda, jak jesteśmy w kolejnej fazie, wiele z nas jest zaszczepionych, ja już się zaszczepiłam trzecią dawką, ale proszę sobie wyobrazić oczywiście, że w skali świata wiele osób jest niezaszczepionych, nie dlatego, że nie chce, tylko dlatego, że nie ma takich możliwości, więc jest pewien kryzys niewątpliwy zdrowia globalnego i myślę, że to jest bardzo ważna kwestia. Oczywiście zdrowie globalne to nie tylko choroby zakaźne. My w tej chwili no, mówimy ciągle o COVID-zie, no bo to jest nic dziwnego, ale myślmy o zdrowiu globalnym też o różnego rodzaju innych aspektach tego zdrowia globalnego. I myślę, że tutaj jak o tym mówimy, to też warto się trochę zastanowić nad rolą naszego własnego kraju. Jak Polska może się włączać w to zdrowie globalne? I my oczywiście od strony naukowej w to zdrowie globalne się włączamy, natomiast gorzej, jeżeli chodzi o różnego rodzaju szersze inicjatywy, o akcje rządowe i tak dalej, i tak dalej. Także ja bardzo jestem ciekawa, co Państwo będą mieli na ten temat do powiedzenia. I jeżeli mogę prosić na początek pana profesora Alberto Ajuria. Profesor Alberto, a the floor is yours. Gracina. It's my pleasure to share with you this special date and congratulate your school for the 13th anniversary, which is something that we knew in our school that needs a lot of determination and work to obtain it. And good luck for the future to continue doing your excellent work in teaching and research. So it's a pleasure also to share with some of you that were part of the consortium of Europe of Health in the past and right now, and with probably students that are attending this meeting, because we are a family across Europe and we try to share our best in generating and sharing knowledge with them. And to come to the issue of challenges in global health, I think that Andrew made an excellent presentation underlining a lot of issues that are relevant for thinking about global health. I think that we, with the pandemics, we realized it, we experienced it, because we knew probably theoretically that our increasingly interconnected world
is as strong as the weakest links. So I think that we are experiencing that now, and we are more aware than we were in the past about the necessity of sharing knowledge, sharing experience, sharing resources in order to all the people around the world to have enough in order to protect and have an enough decent life, and healthy and safe life. And I will come back to some of the elements that Andrew put in the speech, and also some of the questions that you were now asking to deal with in our conversation and our debate. And I will focus, I had in my mind two ideas. One was to speak about the objective of public health, global or local public health, which is the population, and the global health deals with the population of the world. And the other issue was the relevance of the law as a powerful instrument of public health and the international law in the case of the global health. And coming back to the population, is not only a question of speaking about the general demographics of the world, that the world is increasing and more rapidly in some countries, other countries that are decreasing in population, that the number of children per woman is changing around the world. But for me, it's the question of that we have different worlds, different kind of populations with different kind of needs, different kind of resources, and the ability to make a face to the challenges for their own health. And only to come back to some of the elements that you were commenting, it's not only a question of differences in life expectancy, which are in the order of more than 20 years in the poorest countries comparing with the more developed ones, 85 years in the more developed ones, Japan, Spain, and other ones, and less than 65 years in some less developed countries. But not only life expectancy, but also the problem of morbidity. Some of the low and middle income countries are facing a double challenge in the sense that they continue having a lack of enough hygiene, enough safety, enough healthcare system, and all diseases are affecting their children mainly, and all the people, and they are dying for diarrhea, for respiratory diseases. But also, there is an increase in the non-communicable diseases in this population, the low and middle-income countries, and 85% of deaths in the world happen in these countries, and a big part of these deaths are related with non-communicable diseases. So they are facing this double epidemiological situation. And sometimes when you were speaking about what can we do for these countries, I was thinking on vaccines, for instance. In our country, we have now an oversupply of vaccines. We have a very good rate of vaccination. We are not very concerned for the vaccine hesitancy because we are close to 81-82% of people vaccinated in Spain and also vaccinated in Portugal, a little more in Portugal than in Spain, as John Middleton was commenting in a previous speech. For me, it's something that we need to investigate, because I don't think that the Spanish and Portuguese people, we are confident in our authorities and more confident in science than in our authorities. But it's not a problem in our countries, whereas it's a problem, for instance, in France, and as far as I was listening to you, also in Poland. So what are the drivers for vaccine hesitancy are probably complex and culturally related, and it needs the study to think about, because not all the vaccines are similar, not all the vaccines have the same purpose, and to have the movements against vaccines, against all kinds of vaccines, seems to be, for me, too radical.
Another question related with population is that when we have such a kind of difference between poorest and richest countries and the globalization of the communication and the knowledge of the opportunities, people living in the poorest countries, they tend to move to have better opportunities for their own life. This is the driver of the migration that was mentioned by Andre in the comment. But migration not only affects a population as a whole. I think that migrants are a part of the original population, probably the well-trained and the more healthier of them that can move because they know something, they have contacts in other countries, and they move or because of the war, which is another important issue affecting health in the world. The violence, war, and other related topics. And these people that is moving from the poorest countries to the richest one is affecting also the possibility of strengthening the resources that each country has in order to deal with the more important determinants of health. For instance, education. If teachers move from their own country to a new country, they are losing the capital of these human resources in order to help to develop their own country. And the same happened with all the stuff related with health. People moving from Afghanistan right now, there are mostly doctors, teachers, and people with a one university degree and trying to find out a better opportunities for their own life. So globally, which is something that we feel that we need to address global health, and if we are not able to address our own health in our countries because we have partisan debates, because we have different conflicts in order to manage our own health problems, how can we deal with the health, global health problems in a context in which there is not a global government to have some of the particularities that a government, the power that a government has in order to organize and manage and govern all the resources in order to help the population and to protect their own health and to help to have better health in the future. So these are some of the elements related with the demographics and migration that I think that we need to think about, because we can be very happy as the UK was before the Brexit of having a nice workforce for the healthcare sectors, importing professionals from Spain, from Portugal, from Netherlands, and now they are living some kind of constraints because the mobility problems. They are only now facing problems of delivery of oil and delivery of some goods in the market. But I think that the movement and migration of health professionals is something also that is a very important global health problem. So thank you, and I can come back after if there is something that I can contribute in the debate. Thank you very much, Professor Ahuria. Przepraszam, po polsku. Trzeba wrócić do polskiego. Wyraźnie profesor wskazał na połączenie tego zdrowia globalnego i z nierównościami w zdrowiu, o których wspominał pan doktor Żyś, i z kwestią migracji, która w tej chwili jest bardzo, myślę, taką ważną sprawą do rozwiązania w skali świata i ściśle związana z tym zdrowiem globalnym. Poprosiłabym teraz o wypowiedź pana Michała Bedlickiego. Bardzo prosimy. Dzień dobry państwu. Na wstępie chciałem złożyć wszystkim pracownikom, wszystkim wykładowcom, wszystkim osobom odpowiadającym za organizację uczelni, no i samym studentom
No, serdeczne gratulacje tego jubileuszu. Myślę, że to naprawdę jest niesamowita rzecz dzisiaj uczestniczyć w tej konferencji. Ja od samego rana z wielką przyjemnością mam możliwość zobaczenia swoich byłych wykładowców, także bardzo ich wszystkich pozdrawiam i to naprawdę dla mnie wielki zaszczyt. I proszę Państwa, tak przyszło mi do głowy coś takiego, że ostatni raz przy wspólnym stole konferencyjnym z panem dyrektorem Rysiem siedzieliśmy, ale po dwóch stronach stołu, to znaczy on odpytywał mnie w zakresie DALI. Ja swoją pracę wtedy przedstawiałem i dalej te DALI jest bardzo aktualne. Myślę, że dzisiaj też możemy o tym troszeczkę powiedzieć. Drugi taki element, no też mogę tak powiedzieć, Andrzeju, przyczyniłeś się do tego, że zmieniłeś trochę moje życie w pewien sposób, bo pan dyrektor prowadził w pierwszych latach Szkoły Zdrowia Publicznego wykłady z zakresu zapewnienia jakości. No i tak mnie tym zaraził, że do dzisiaj siedzę w tym temacie, także zmienił myślę moje życie, czy szkoła cała zmieniła moje życie, ale myślę, że przez to zmieniła też życie wielu osób, bo dzięki temu powstało Centrum Monitorowania Jakości, wiele osób, które tutaj pracują, to są absolwenci Szkoły Zdrowia Publicznego, a oni bezpośrednio mieli wpływ na to, jak w wielu szpitalach pojmowana jest dzisiaj jakość i myślę, że to jest taki doskonały przykład, jak poprzez przekazywanie wiedzy i zarażanie jakby swoimi pomysłami, no mamy wpływ rzeczywiście na zdrowie i funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej. Musimy tutaj też wspomnieć o jednym z organizatorów Szkoły Zdrowia Publicznego, a mianowicie o panu profesorze Niczankowskim, no, który też organizował Centrum Monitorowania Jakości. Także no, naprawdę z wielką przyjemnością uczestniczę w tej konferencji. Ale czasu mamy bardzo niewiele, więc tych tematów bardzo dużo. Ja może też taką refleksję wspomnę, bardzo prostą polską modlitwę. Od powietrza, pożaru, głodu i wojny uchroni nas Panie. I myślę, że to doskonale oddaje, że mówimy niby o nowych tematach, czy staramy się pomyśleć o nowych tematach, a właściwie to są tematy ciągle aktualne, tak? Czyli od powietrza, od epidemii, zarazy, okazuje się, że coś, co nam wydawało się, że jest bardzo odległe, cały czas jest przy nas i elementem, który właściwie determinuje aktualnie funkcjonowanie nie jakiegoś regionu, kraju, ale właściwie całego świata i doskonale widać, jak epidemia jak w soczewce pokazuje nam pewne słabości funkcjonowania systemu zdrowotnego. Ale proszę, pozwólcie Państwo, że wrócę jeszcze do DALI, który właśnie miałem przyjemność te 20 kilka lat temu opracowywać możliwości funkcjonowania czy oceny DALI w województwie wtedy katowickim. No i jak dzisiaj spojrzymy na aktualne dane dotyczące zachorowania skorygowane niesprawnością, no to okazuje się, że dalej jednym z najbardziej aktualnych problemów to są schorzenia układu krążenia, ale wybijają się już coraz bardziej oczywiście choroby związane z nowotworami, tak, nowotwory płuc, inne nowotwory jelita grubego, nowotwory piersi. To dalej te obszary, które nie tylko w Polsce, ale i na świecie mają znaczący duży udział w utracie lat życia. Innymi takimi obszarami to jest ciągle jeszcze choroby wieku czy utraty związane z okresem noworodkowym. Pomimo tego, że w ciągu ostatnich 10 lat mieliśmy okazję zobaczyć znaczący spadek umieralności noworodków na świecie, bo w 2020 to było około 10 milionów, w 2019 to 5 milionów zgonów dzieci w wieku 0 do 5 lat. No więc to są te olbrzymie obszary, gdzie jest jeszcze bardzo dużo do poprawy.
Poruszono zostało kilka jakby takich kluczowych obszarów w zakresie wyzwań zdrowotnych i myślę, że baza dla nich to jest środowisko i demografia. Tutaj na pewno bardzo dużo do zrobienia. W zakresie środowiska wspomniane elementy na przykład dotyczące ochrony zwierząt, to myślę, że to jest doskonałe połączenie w zakresie antybiotykoterapii, ochrony antybiotyków, których coraz mniej mamy jakby możliwości zastosowania. Pandemia znowu pokazała nam, jak to jest bardzo ważne. Obserwujemy duży wzrost nadmiernego wykorzystywania antybiotyków przy równocześnie jakby wzroście w hospitalizacjach Clostridium. Kwestia demografii. No, widzimy starzejące się społeczeństwo, szczególnie myślę w Polsce, co przed nami kolejny obszar do zastanowienia się w zakresie zdrowia osób starszych i zapewnienia tej opieki przy ograniczonych zasobach personelu, w jaki sposób w coraz większym stopniu zapewnić opiekę i w tym zakresie chorób dementywnych. Kolejne jakby takie obszary zdrowia publicznego, które myślę stare i nowe, to kwestia właśnie środowiska, smog, dostęp do czystego powietrza. Myślę, że bardzo istotny i w Krakowie doskonale sobie z tego zdajemy sprawę, jak to jest ważne. Myślę, że coraz więcej nawet prac związanych znowu z mojej działki, czyli z zakresu jakości, tworzenia rejestrów medycznych, bardzo łatwo nam pokazują te efekty zmiany środowiska i wpływu na umieralność właśnie na przykład w chorobach układu krążenia, gdzie zaczynamy jakby porównywać stężenie pyłów PM i wpływ na zwiększoną umieralność z powodu zawału. No bardzo, bardzo też ciekawe jakby obszary w tym zakresie. No i myślę, że dalej super aktualna sprawa to kwestia edukacji. Tutaj dane hiszpańskie mówiące o tej wysokiej wyszczepialności czy w innych krajach. Myślę, że dzisiaj my możemy powiedzieć, że każdy zgon pacjenta, który nie był zaszczepiony, to jest pewna porażka zdrowia publicznego, to znaczy brak edukacji na tym wcześniejszym etapie i brak jakiejś komunikacji niewłaściwej. No, nazwałbym to jakimś dużym znakiem zapytania, co robimy nie tak, że nie trafiliśmy do tych ludzi, że oni jednak nie podjęli decyzji o tym, żeby się zaszczepić. I dzisiaj ta czwarta fala pokazuje przed nami no, bardzo smutny obraz tego, że mamy ileś osób, które nie skorzystały z tego dobrodziejstwa, jakim są szczepienia. No i oczywiście takie coś, co może wcześniej nie występowało, ale myślę, że w jakiejś innej formie występowało, mianowicie technologia. No, kiedyś mówiliśmy o postępie technologicznym w zakresie powiedzmy kanalizacji, a dzisiaj mówimy o postępie technologicznym w zakresie właśnie analizy, metaanaliz danych, komunikacji za pomocą internetu, internet rzeczy, które umożliwia bardzo wiele jakby nowatorskich podejść, więc to są rzeczy, które stanowią pewnego rodzaju również wyzwanie dla zdrowia publicznego. No, krócej się nie da, 5 minut to naprawdę jest dla tych pytań. Moglibyśmy tu pewnie 5 godzin rozmawiać i nie wyczerpalibyśmy tematu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie dyrektorze. Oczywiście no, zdajemy sobie sprawę, że tu jest cała masa różnych wyzwań. No niewątpliwie te kwestie związane również ze środowiskiem, nie wiem, czy będziemy mieli czas o tym mówić, to jest niewątpliwie kwestia zdrowia globalnego. Powietrze jest jedno dla nas wszystkich. Zdrowie to wynikające z zanieczyszczeń środowiska. No nie może być tak, że jeden kraj się stosuje, inne kraje się nie stosują, bo to dotyczy nas wszystkich. Ale chciałabym teraz oddać głos panu profesorowi Dupladze. Bardzo proszę, panie profesorze. Dziękuję bardzo, pani profesor. Witam państwa. No ja muszę powiedzieć, że w swojej wypowiedzi muszę bazować, nie da się tego uniknąć, na wcześniejszych stwierdzeniach i chciałbym tutaj nawiązać do tego, co powiedział pan doktor Ryś, a mianowicie do tego, że pandemia COVID-19 jest dla nas wielkim nauczycielem. Myślę, że my tutaj w Europie żyliśmy w takiej pewnej bańce czy sferze komfortu, przekonani, że właściwie to zdrowie globalne
to jest tak bardziej dla tych krajów o niskim i średnim dochodzie. No i teraz przychodzi taki wirus, taka pandemia, która sięga po te kraje, które mają no, stosunkowo bezpieczną sytuację zdrowotną, oczywiście pomijając te wszystkie problemy, z którymi borykamy się w obrębie polskiego systemu zdrowotnego, no to po czasach transformacji epidemiologicznej i przekonaniu, że głównym problemem są choroby niezakaźne, no dostajemy pewnego szoku. Myślę, że ta pandemia jest także nauczycielem dlatego, że okazało się, że te skutki, o których mówiono, ale w które chyba tak do końca nie wierzono, jeśli chodzi o globalizację, to tak naprawdę istnieją. Ta możliwość szybkiego przenoszenia się z jednego miejsca globu do drugiego, przenoszenie produkcji do różnych innych krajów w sytuacji, kiedy w danym kraju istnieją określone potrzeby, jeśli chodzi o takie podstawowe produkty sanitarne i zabezpieczenia, jak na przykład maseczki, no to okazało się, że istnieje pewien istotny problem. Natomiast ponieważ to zdrowie globalne to jest często definiowane jako rozwiązywanie problemów przekraczających granice przy pomocy rozwiązań przekraczających granice, to ja chciałbym do tego jeszcze nawiązać, że właściwie takim podstawowym warunkiem tego podejścia, jakie oferuje nam zdrowie globalne, to jest możliwość współpracy. Ale ta możliwość współpracy nie może zaistnieć w sytuacji, kiedy my nie wiemy, co się dzieje tak naprawdę, czyli pewna transparentność tego, co robią poszczególne rządy, pewna gotowość do wymiany doświadczeń, do szybkim ostrzeganiu, do alarmowaniu, no to są te warunki, które muszą zaistnieć. Także solidarność, prawda? Tutaj mamy oczywiście ten taki znany problem, że właściwie te kraje o wysokim dochodzie narodowym doskonale się zabezpieczyły, jeżeli chodzi o szczepionki, natomiast no, wiele krajów po prostu nawet nie może pomarzyć o tym dostępie do szczepień, jak istnieje w Polsce czy w innych krajach. Także akurat my cierpimy w pewien sposób na jakiś taki, na taką klęskę urodzaju, także dlatego, że pojawiły się bardzo, bardzo w sumie niebezpieczne dla zdrowia publicznego ruchy. I mam oczywiście tutaj na myśli ruchy antyszczepionkowe, ale ja chciałbym także tutaj naświetlić to podejście do szczepień trochę z innej perspektywy. Tak naprawdę każdy człowiek może mieć pewną rezerwę co do produktów farmaceutycznych, także w stosunku do szczepień i do szczepionek. I oczywiście trudno mówić o wszystkim, przypisywać jakby takie intencje, jak mają ruchy antyszczepionkowe, które dążą do pewnego rodzaju manipulacji społecznej. Natomiast na pewno w społeczeństwie istnieje coś, co można nazwać wahaniem szczepionkowym. To jest całe spektrum poglądów. Od małego niepokoju do większego niepokoju, zwłaszcza jeżeli chodzi już o dzieci, no to tutaj rodzice zwykle po prostu mają prawo do wyrażania tego niepokoju. I rzeczywiście myślę, że w takiej doktrynie zdrowia publicznego w poszczególnych krajach zabrakło tego takiego twórczego podejścia do tego, jak z tym wahaniem szczepionkowym sobie radzić. I to nie jest tylko to kwestia edukacji dlatego, że no wtedy, jeżeli by ta edukacja zdrowotna tak działała stuprocentowo, to byśmy pewnie już nie mieli palaczy, prawda? Ale jednak coś działa takiego jeszcze jak emocje, jak pewne nastawienia, czasami jakieś oddziaływanie pewnych określonych grup negacjonistycznych, teorie spiskowe. Mnóstwo jest teraz różnego rodzaju takich zjawisk, które obserwujemy w sferze społecznej, które powodują, że właściwie odpowiedź na te działania, które wydają się racjonalne i oparte na dowodach, wcale nie jest tak duża, jakbyśmy sobie to wyobrażali. My jako osoby, które zajmują się podejściem naukowym, podejściem opartym na dowodach i chcemy te racje przekazać innym. Także myślę, że w sensie oddziaływania na społeczeństwo, informowania, komunikacji, edukacji, no musimy szukać także takich narzędzi, które powodują, że zmienia się pewne nastawienie ludzi, że oni myślą inaczej, i że potrafią także krytycznie oceniać pewne fakty. Natomiast pozostaje pytanie, czy my jesteśmy w stanie przekonać wszystkich. Obyśmy mieli szansę przekonać tyle osób, aby osiągnąć tą słynną już odporność populacyjną. Myślę, że tutaj jeszcze także warto poruszyć taki temat, z którym wiąże się to zdrowie globalne i wiele wątków, które poruszył pan doktor Ryś, to jest kwestia, to jest rosnąca świadomość tego, że właściwie zdrowie publiczne nie może się w jakiś sposób uwolnić od myślenia o klimacie, o środowisku, o ekosystemie.
I właściwie równolegle do pojęcia zdrowie globalne kształtowało się to pojęcie na początku ekozdrowia, później mówiono o jednym zdrowiu, teraz mówi się nawet o zdrowiu planetarnym. Jak zacząłem o tym mówić na wykładach z promocji zdrowia, to tak widziałem sporo uśmiechów wśród studentów, no bo to takie było no z jednej strony, no chyba trochę niektórzy myśleli, to przesada. Właściwie co to znaczy? Jakieś takie science fiction. No my tutaj sięgamy do jakiegoś takiego kosmicznego podejścia. Ale myślę, że akurat nowy koronawirus uświadomił nam także, że to zdrowie planetarne to jest coś, co jest bardzo istotne i my musimy rozumieć, że każda interwencja człowieka w zakresie systemu społecznego, politycznego, ekonomicznego, globalizacja, to są te czynniki, które prowadzą do pewnych zmian w środowisku naturalnym, w którym my żyjemy i my musimy wyznaczyć sobie pewne granice ingerencji w to środowisko. Oczywiście to jest może trochę ciągle spekulatywne, chociaż istnieje na ten temat coraz więcej dowodów, ale te poszczególne nowe tak zwane emerging infectious diseases, czyli wyłaniające się nowe choroby zakaźne, one w zasadzie wynikają z tego, że dochodzi do migracji patogenów z tych ekosystemów, które my niszczymy jako ludzie, poszukując nowych zasobów, poszukując miejsca na uprawę. Często uprawy czy też hodowle o charakterze przemysłowym, to jest kolejnym czynnikiem. Także myślę, że nie chciałbym oczywiście przedłużać mojej wypowiedzi i zabierać cennego czasu innym prelegentom, natomiast chciałbym podsumować, że żyjemy w czasach niesamowitej złożoności, interakcji różnych kwestii i także jakby rolą osób, które zajmują się zdrowiem publicznym jest nie tylko kształtowanie świadomości tego takiego, przepraszam za określenie, szarego zjadacza chleba, ale także mocne uczenie, edukacja, właśnie komunikowanie się z decydentami, z politykami, bo to tak w gruncie rzeczy w pewnym momencie od nich zależy to, czy my na przykład mamy podatek cukrowy, czy też lobbying firm, które wytwarzają produkty wysoko słodzone, spowoduje, że ten podatek cukrowy nie zostanie wprowadzony. Także to trochę tak na koniec, jako może trochę prowokacyjne stwierdzenie, ale myślę, że po wielu latach walki pomiędzy systemem zdrowia publicznego a przemysłem tytoniowym powinniśmy się byli już nauczyć pewnych lekcji, teraz przechodząc na przykład do tego, co możemy zrobić, ograniczając negatywne skutki producentów wysoko przetworzonej żywności czy innych tego typu produktów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Ja proponuję, żebyśmy jeszcze potem, po tej rundzie pytań na temat zdrowia globalnego, wrócili do niektórych z tych kwestii, ale najpierw porozmawiajmy jeszcze o tym zdrowiu globalnym, usłyszmy, co inni paneliści tutaj chcieliby nam przekazać. I ja bardzo chciałam poprosić panią profesor Stanisławę Golinowską o wypowiedź. Mikrofon, pani profesor. Już mnie słychać? Tak? Proszę państwa, ja myślę, że bardzo dużo już powiedziano o zdrowiu globalnym i w zasadzie trudno się nie zgodzić z tymi wszystkimi tezami, spostrzeżeniami. Chciałabym dodać taki aspekt, który dotyczy globalizacji, tej globalizacji w wymiarze ekonomicznym. Otóż globalizacja spowodowała, że nastąpił, można powiedzieć, totalny przepływ kapitału, towarów, dokonuje się także przepływ ludzi, ale jednocześnie nastąpił w gospodarce taki swoisty podział świata związany z łańcuchami dostaw. I co pandemia wydobyła? Wydobyła to, że globalizacja jest zagrożeniem, także zagrożeniem dla produktów, jest zagrożeniem dla możliwości rzeczywiście dostępu do wielu dóbr, pojawia się także ostra konkurencja. I ten wymiar globalizacji nie oznacza, że chcę powiedzieć, że jest to
że jest to ten etap rozwoju cywilizacyjnego, który jest tylko zagrożeniem, że oczywiście przynosi wiele korzyści o charakterze innowacji, rozwoju technologii, ale jednocześnie wydaje mi się, że możemy postawić tezę, że nie jesteśmy instytucjonalnie do tego przygotowani. Nie mamy adekwatnych globalnych instytucji, aby sobie poradzić z procesem globalizacji. Te dotychczasowe instytucje globalne, w zdrowiu mamy, no, ja bym powiedziała, że no, znakomite instytucje, bo system instytucji ONZ-u na czele akurat w zdrowiu z WHO jest przykładem no, dobrych praktyk przez wiele, wiele lat działalności tych instytucji. Mamy pewne jednolite standardy, mamy mnóstwo jednolitych informacji, wytycznych, wiele badań, których na poziomie krajowym nie bylibyśmy w stanie wykonywać. Tak na marginesie mogę powiedzieć, że całe z punktu widzenia tego, co mamy, prawda, takie spostrzeżenie pro domo sua, mianowicie gdyby nie pewien obowiązek dostarczania standardu, pakietu różnych informacji, to kto wie, czy by my w różnych momentach rozwoju naszego kraju bylibyśmy w stanie mieć pełną wiedzę o tym, co się dzieje na poziomie zdrowia populacji. Więc doceniając ten rozwój instytucji, spostrzegliśmy jednak, że w sytuacji takiego zagrożenia zdrowia w wymiarze tym, powiedziałabym, nie tylko globalnym, ale związanym z globalizacją, z tym rozwlekaniem, prawda, zakażeń po całym globie, widzimy, że potrzebne nam jest zdecydowanie wzmocnienie instytucji, które działają na poziomie globalnym. I ja bym była daleka od tego, żeby mówić o kryzysie i takim sposponowaniu, prawda, tych instytucji, tylko raczej o tym, by zastanowić się, bo wiemy, że one są potrzebne, potrzebne są ich działania, zastanowić się, jak można je wzmacniać. I szczególnie wzmacniać, nie adresując naszych postulatów do tych instytucji, ale do naszych własnych rządów, do respektowania przez nasze krajowe władze różnych ustaleń, mieć no, większe to adwokacy, prawda, być rzecznikami różnych bardzo progresywnych postulatów, apeli, koncepcji, które wychodzą spośród eksperckich gron pracujących w tych instytucjach, ale także innych krajów. My widzimy, że takie inicjatywy mają miejsce. No ja przyglądam się temu, co robi Norwegia, w jakim oczywiście ma pewne zasoby, ale też to jest też sprawa pewnej woli, pewnej świadomości, powiedziałabym, ekspercko-politycznej i takiej odpowiedzialności, solidarności za sprawy zdrowia na świecie i tego, że jak to ktoś powiedział, prawda, że ten trzepot motyla w lasach amazońskich może, prawda, mieć swoje skutki u nas i to ta droga może być całkowitym zaskoczeniem, jeżeli do tego jeszcze dołączymy, prawda, zmiany, bardzo poważne zmiany klimatyczne, których jesteśmy świadkami. Więc ta globalizacja połączona z oczywiście te zmiany klimatyczne także są skutkiem, prawda, tego naszego działania niesolidarnego, jeśli chodzi o planetę, wykorzystującego kraje biedniejsze do tej gorszej produkcji z tych zanieczyszczeń, które teraz rykoszetem przychodzą w postaci, prawda, tych patogenów do nas, że ta świadomość tej drogi
mogłaby stworzyć pewną taką, powiedziałabym, międzynarodową, może nie globalną, międzynarodową akcję na temat takiego dobrego, pozytywnego wspierania tych instytucji. No bo nie chcę oczywiście mówić o przykładzie tego, jak były prezydent amerykański zrezygnował ze składki do, prawda, do Międzynarodowej Organizacji Zdrowia, ale chcę mówić o tym, że naszym zadaniem jest ciągle jednak dążenie do tego, byśmy respektowali ustalenia, namawiali naszych polityków do respektowania tych ustaleń, byśmy dyskutowali o znaczeniu tych ustaleń na poziomie krajowym, by ta nasza edukacja, prawda, obywatelska także dotyczyła tej edukacji, tego szerzenia wiedzy na temat tego, co moglibyśmy zrobić dla zdrowia globalnego, a tym samym dla siebie, bo to, że jesteśmy związani na tej jednej planecie, jest oczywiste. Dziękujemy bardzo, pani profesor. Będziemy oczywiście częściowo może jeszcze wracać do tych tematów. Natomiast w tej chwili ja chciałabym poprosić panią doktor Karolinę Nowak o wypowiedź. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja chciałabym zwrócić uwagę na trzy aspekty, bo moi przedmówcy już dużo powiedzieli na temat zdrowia globalnego. Ja chciałabym tutaj podkreślić właśnie trzy. Po pierwsze, rolę badań naukowych. Jak są ważne badania naukowe, zarówno te podstawowe, jak również badania aplikacyjne. Drugim aspektem, rola współpracy międzynarodowej, właśnie wymiana myśli naukowej, wymiana know-how. I w jaki sposób możemy też otrzymywać mierzalne efekty tej współpracy właśnie w kształtowaniu systemu opieki zdrowotnej. A trzecim aspektem to jest aspekt czasu. W jaki sposób tutaj postrzegamy i rozumiemy kwestie czasu w obszarze zdrowia publicznego. I pandemia pokazała nam, jak ważne są badania i jak ważna jest współpraca międzynarodowa i też rola współpracy międzynarodowej w tworzeniu nowych rozwiązań, w tworzeniu rozwiązań globalnych. Pandemia przewartościowała nasze życie i pokazała też rolę zdrowia, ale też jak ważny jest stabilny i silny system opieki zdrowotnej, ale również umiejętne zarządzanie w sytuacji kryzysowej. Jeśli chodzi, wracając do roli badań, to rola samych badań, ale też w jaki sposób możemy zmieniać w takich sytuacjach kryzysowych, możemy zmieniać i stworzyć uwarunkowania formalno-prawne, tak aby dane rozwiązanie dostarczane było szybko i było rozwiązaniem dostosowanym do realnych potrzeb. I to, co pani profesor powiedziała, jaka też jest ogromna rola instytucji publicznej. Pracując w Agencji Badań Medycznych, my tutaj wsparliśmy w programie Szybka Ścieżka w walce z COVID ponad 27 projektów na kwotę około 87 milionów właśnie w obszarze badań ukierunkowanych na przeciwdziałanie skutków COVID-u
i też na tworzenie nowych rozwiązań. I tutaj jakby wracam do tej perspektywy, tego aspektu czasu, dlatego że z jednej strony zależy nam na nowych lekach, na lekach bezpiecznych, na lekach skutecznych, ale chcemy to zrobić jak najszybciej. Więc moje pytanie takie tutaj nieodpowiedziane, czy jesteśmy w stanie połączyć właśnie tą jakość projektowania bezpiecznych leków w bardzo krótkiej perspektywie czasu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, pani doktor. I poprosiłabym pana profesora Tomasza Ostrojewskiego o odpowiedź. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję państwu za zaproszenie. Jako przedstawiciel prezydium Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauki, przewodniczący dwóch ostatnich kadencji, muszę gorąco i serdecznie pogratulować państwu tworzonej instytucji, panu dyrektorowi Wileuszu, dyrektorowi, założycielowi i wszystkim, którzy współtworzyli siłę Instytutu dla Dobra Zdrowia Publicznego w Polsce, bo naprawdę państwa rola jest nie do przecenienia i pionierska, i tego, który tą śnieżną kulę w tym, co dobre w zdrowiu publicznym w Polsce zbudował. Także wielkie, wielkie gratulacje i szacunek dla państwa. Jeśli chodzi o dyskusję, to ona większość tematów dobrze nakreśliła. Wszystko, co ważne, zostało podkreślone, więc ja chciałbym tylko na dwa fakty zwrócić uwagę. Samego początku pandemii i samego końca. Jeśli chodzi o początek pandemii, no to kurtyna jakby podniosła się w górę i odsłoniła niewydolność systemów ochrony zdrowia. I celowo mówię ochrony zdrowia, a nie systemów zdrowia. Ponieważ one się okazały za mało elastyczne i w ostatnim odporne na takie nagłe zdarzenia jak epidemia, pandemia koronawirusem. I przyjmiemy to w dokumencie WHO Europa, wydanym teraz we wrześniu, jest jasno stwierdzone. Tak było, to znaczy Polski, Europy, świata. Co gorsza, i o tym trochę mało się mówi, ale pani dyrektor chyba powiedziała krótko, że na początku, kiedy zabrakło na przykład respiratorów, to zamiast tej solidarności w Unii Europejskiej, to była bardzo ostra konkurencja. O tym się nie mówi, bo to przykry temat, ale była naprawdę bardzo ostra konkurencja. I w związku z tym to odsłoniło, jak się zachowujemy w sytuacjach kryzysowych. No to mówić o współpracy. I element z tym związany to, co powiedział pan profesor Alberto Fernandez Acuria, czyli system jest as strong as weakest links. Takim weakest links to był właśnie brak integracji systemów informacyjnych, chaos informacyjny i na przykład w przypadku Polski, no był ja z wykrzyknikiem, bo w niektórych projektach, nawet takich jak Biuro MOMO, siedzeniem miesięcznej umieralności, myśmy nie partycypowali, ponieważ okazał się system zbyt powolny i ociężny. I to jest jak gdyby takie zwrócenie uwagi na ten aspekt początku pandemii, a z kolei aspekt końca pandemii, to znaczy nie wiadomo, kiedy koniec będzie, jak go definiujemy, ale jako ekspert od chorób niezakaźnych chcę powiedzieć, że dopiero będziemy świadkami tego, jaki wpływ wywrze spadek wartości produkcji globalnej o 3,3% w 2020 roku. W 2008, przypominam, w kryzysie to był 1%. I w związku z tym problemy ekonomiczne, bezrobocie, lęk, niepewność, frustracja, to dotknie i middle i high income countries. I to uderzy w takie choroby, na przykład jak niewydolność serca, jak nowotwory. Więc ta pandemia będzie miała jeszcze bardzo, bardzo duży wpływ. Więc nasze środowisko powinno przestrzegać polityków i uczyć polityków, nie tylko społeczeństwo, że ta pandemia tak szybko się nie skończy i że to nie jest tak, że koniec z koronawirusem, damy sobie radę po tej ostatniej fali i będzie dobrze. Nie, trzeba bardzo, bardzo dla zdrowia w każdym kraju i dla globalnego zdrowia
mocno się przygotować do tej fali chorób niezakaźnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. I ja myślę, że ponieważ mamy jeszcze trochę czasu, to żebyśmy tego zdrowia globalnego nigdy nie wyczerpiemy, musielibyśmy mieć całą osobną konferencję. Więc ja bym proponowała, żeby w tej chwili, nawiązując trochę do czegoś, co już pan Duplaga, pan profesor Duplaga zaznaczył, mianowicie pan Duplaga mówił o takiej presji marketingowej, czyli ta presja marketingowa, która istnieje ze strony różnego rodzaju producentów, różnego rodzaju produktów. To oczywiście w zdrowiu publicznym znowu nie jest jakaś nowość, ale obecnie to, co się dzieje, wzrasta znaczenie tej presji przy użyciu jakby nowych mediów, prawda, na przykład internetu, czyli to, co dawniej wymagało reklamy niezwykle kosztownej w telewizji i tak dalej, w tej chwili różnego rodzaju firmy bardzo łatwo zamieszczają informacje o swoich produktach praktycznie bezkosztowo. No, z tym też ściśle związane jest, myślę, bardzo ciekawe zagadnienie takiej społecznej odpowiedzialności biznesu, bo o tym też się mówi i wśród korporacji istnieje taka oczywiście dyskusja, czy rzeczywiście korporacje mają odpowiedzialność taką społeczną, czy nie mają. I tu nie tylko chodzi oczywiście o te korporacje typu koncerny tytoniowe, prawda, które rzeczywiście trują, ale różnego rodzaju inne korporacje. Ja na przykład miałam okazję słuchać dyrektora jednego z banków, który operuje głównie w Afryce i Ameryce Łacińskiej, gdzie prowadzone są całe takie programy zdrowia publicznego dla klientów banku, czyli promocja zachowań prozdrowotnych i nagrody dla tych osób, które się z tego wiążą. Także to ta korporacyjna odpowiedzialność, ja myślę, jest bardzo, bardzo ciekawa. I więc pytanie, na ile my możemy oczekiwać tej odpowiedzialności od różnego rodzaju korporacji, od biznesu, ale równocześnie być może jest tu jakaś niewykorzystana jeszcze rola dla absolwentów zdrowia publicznego. Czyli pytanie, czy w każdej większej firmie powinien być absolwent zdrowia publicznego, który pomaga w wypracowaniu i realizacji takich programów prozdrowotnych. Czyli ja, jeżeli Państwo pozwolą, to parę słów od każdego na temat tej presji marketingowej, społecznej odpowiedzialności biznesu, jeżeli Państwo zechcą. Nie wiem, czy mogłabym wrócić z powrotem, żebyśmy nie mieli tej samej kolejności, czy mogę do pana profesora Zdrojewskiego na poprosić o parę słów na ten temat? Trudny temat. Firmy lubią mówić o tym, żeby być poprawne politycznie. To nie jest jakby przedział szczególnie moich kompetencji, więc powiem tak, no, nie żyjmy w iluzjach, bo jednak biznes to jest gra konkurencyjna i to jest działalność for profit dla zysku, ale na pewno tak. Cywilizowanie biznesu i rozwój polega na tym, żeby tą społeczną odpowiedzialność także wobec zdrowia zabezpieczyć. Ja zderzyłem się z dwoma takimi rzeczywistościami w latach 90. w Niemczech i w Francji, kiedy była mowa o soli i uczestniczyłem w rozmowach z przemysłem i z politykami. I teraz w podatku cukrowym, także w Sejmie w debatach brałem udział. I to są bardzo skomplikowane, trudne procesy. I myślę, że one się mogą dobrze odbywać z pożytkiem dla wzmocnienia tej społecznej strony i naszego zdrowia, jeśli będą dobre regulacje rządu i jeśli będzie bardzo duża transparentność całego procesu. I wtedy mądrzy politycy, którzy mają znakomitych doradców w zakresie zdrowia publicznego oraz eksperci zdrowia publicznego, którzy przekonają swoje zarządy, że warto w tym procesie jednak uczestniczyć, być może sporo dobrego można zrobić, bo podatek cukrowy, tak jak w Anglii teraz już mamy dane, no zrobił wiele dobrego, więcej dobrego niż Public Resident w ogóle projektował. Więc temat ważny, nie popadajmy w iluzję, żeby nie wchodzić w nadmierną poprawność polityczną, bo tam jest for profit działalność, ale ze wszech miar zdrowie publiczne i nasi eksperci, my musimy tutaj brać udział w tym procesie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Czy mogłabym prosić panią profesor Golinowską? Mikrofon, pani profesor, bardzo proszę.
Proszę Państwa, tak słuchając Pana Profesora Zdrojewskiego, pomyślałam, że to jest mój kolega ekonomista, dlatego że absolutnie zgadzam się z taką trzeźwą oceną tej sytuacji, ponieważ no, gospodarka i mechanizmy, które nią rządzą, są jednoznaczne. Chodzi o wytwarzanie dla zysku, dla jak największych odbiorców. I w związku z tym te tezy o społecznej odpowiedzialności biznesu mają na celu poprawę wizerunku różnych koncernów, które pod tymi obrazami kryją no, normalne, naturalne swoje motywacje. Oczywiście nie oznacza to, że nie ma na świecie prawda, wielkich prywatnych sponsorów i prawda, chwała im za to. Mają tyle zdobyli tego dochodu, że spokojnie dzielą się, chcą się dzielić, mają duże zainteresowania. No, prawda, jak jesteśmy w Nowym Jorku, to podziwiamy wielkie państwo Rockefellera, czy dzisiaj z uwagą śledzimy, co tam prawda, małżeństwo Gatesów robi, mimo że zdaje się, że się rozwiedli. Ale bądźmy trzeźwi i świadomi, że to, co w historii spowodowało, że gospodarka i biznes dostosowywał się jednak do różnych rozwiązań o charakterze społecznym i zdrowotnym, to było oddziaływanie na państwo i poprzez instrumenty państwa oddziaływanie prawda, biznesy, na koncerny. I oczywiście to oddziaływanie państwa też nie dokonywało się samo z siebie, prawda? Presja robotnicza, związków zawodowych, partii politycznych spowodowała, że te cele społeczne no, zderzały się z ekonomicznymi. Niekiedy dochodzono, pokazywano te wspólne obszary i w długookresowym myśleniu korzystne i dla producentów i dla prawda, robotników i konsumentów to pomagało, ale wymagało to jednak długookresowych starań, no, nie chcę mówić o walce, ale właściwie trzeba by było tak powiedzieć. I dzisiaj konsumenci są znacznie bardziej świadomi. Postawy obywatelskie w krajach demokratycznych no, są dosyć silne, organizacje pozarządowe także. W związku z tym te cele społeczne oraz cele dotyczące zdrowia są mocniej artykułowane i one wchodzą do działań, tych oddolnych działań politycznych, ale też nie tylko oddolnych. Są partie, które reprezentują te interesy. I powstają instrumenty oddziaływania, bardzo jednoznaczne instrumenty oddziaływania przez państwo na biznes. I my w ekonomii pokazujemy te instrumenty, prawda, te fiskalne, cenowe, podatki. Pokazujemy także, że w ramach systemu ubezpieczeń stosowane są takie instrumenty, które powodują, że można płacić niższą składkę albo w ogóle nie w sytuacji, kiedy ubezpieczony zachowuje się poprawnie, jeśli chodzi o dbanie o swoje zdrowie. Stosowane są różne nagrody, kary finansowe. Ja myślę, że te instrumenty finansowe, jeżeli towarzyszą im także instrumenty prawne, prawda, różne systemy nakazów i zakazów dotyczących szkodliwości i produktów, także i różnych prawda, zachowań, to wówczas można osiągnąć korzystne efekty zdrowotne i byłabym skłonna twierdzić, że te nasze rozpoznania i nasze starania
w tej dziedzinie większe, jeszcze większe dowody na to, że taki, a nie inny instrument przyniósł populacyjnie korzyść, to jest nasze ważne, ciągle ważne zadanie. I dzisiaj, prawda, ta walka, znów mówię walka, nie powinnam używać tego wojennego terminu, ale to tak jest, prawda, bo te interesy są tak różne, żeby wynegocjować wreszcie rozwiązanie, to konfrontacja jest silna i każdy wie, jak uczestniczył w takich negocjacjach, a myślę, że mamy tutaj osoby, które uczestniczyły, prawda, także w ostatniej walce przy okazji podatku cukrowego. Dziękuję bardzo. Pani profesor, chciałabym przejść jeszcze do, gdybym mogła poprosić pana profesora Duplagę, który jakby zarysował tę kwestię wcześniej, ale jestem przekonana, że ma tu jeszcze jakieś cenne informacje nam do przekazania. No ja muszę powiedzieć najpierw, że ja też nie wierzę w tą społeczną odpowiedzialność biznesu i to nie jest jakby przekonanie wynikające z moich doświadczeń, ale z obserwacji wielu innych autorów, którzy stwierdzili po prostu, że wielu producentów tych takich niezdrowych produktów, napojów alkoholowych, wysoko słodzonych napojów niealkoholowych, ultraprzetworzonej żywności chętnie wchodzi do różnego rodzaju inicjatyw i tworzenia wytycznych, i zaleceń i tak dalej, ale potem się okazuje, że w jakiś sposób te wytyczne nie są do końca, powiedziałbym, czyste, nie zmanipulowane. Ale to jest taka uwaga, która wynika jakby z tego, co właściwie jest opisywane nawet w piśmiennictwie. Ja chciałem powiedzieć, że ten problem jakby interakcji pomiędzy społeczeństwem a producentami takich produktów, o których wspominałem, no jest chyba nie do końca teraz w zdrowiu publicznym dopowiedziany, chociaż od kilku lat co najmniej pojawiło się pojęcie komercyjnych determinant zdrowotnych, mówiący po prostu o oddziaływaniu tych największych korporacji, które mają takie możliwości oddziaływania marketingowego i globalnego, że po prostu one wymykają się pewnym mechanizmom kontrolnym czy regulacjom na poziomie poszczególnych krajów. Natomiast tak, żeby już i stąd to na przykład takie pojęcie jak choroby po prostu napędzane zyskiem, czyli profit-driven diseases. Ale ponieważ czasu jest mało, ja tylko chciałbym Państwu zadać takie pytanie retoryczne. Czy bylibyście gotowi zaakceptować opakowania słodyczy, cukierków, batonów, tych takich wysoko słodzonych, jakichś innych produktów, chrupek różnego rodzaju i tak dalej, które byłyby pakowane w taki sam sposób, jak są pakowane teraz papierosy? Czy byłoby to dla Was jakby akceptowalne, żeby to plain packaging zostało jakby wprowadzone do biznesu? Boję się, że wiele osób powie, że nie. Natomiast ja myślę, że gdybyśmy porównali skutki zdrowotne, chociażby otyłości, która jest w ścisłym związku z konsumpcją tych wszystkich produktów wysokocukrowych, wysokosolonych, wysokotłuszczowych, ze skutkami, które wywołuje palenie papierosów, to prawdopodobnie to jest porównywalna skala, więc myślę, że to warto też mieć pod rozwagą, jeżeli myślimy o tym, co się dzieje na tej interakcji pomiędzy tymi dużymi, zwłaszcza dużymi koncernami, a poszczególnymi państwami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Ja, proszę państwa, wiem, że nie wszyscy mieli okazję się wypowiadać na każdy temat i że moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, ale mamy z nami dwie absolwentki i myślę, że no byłoby dla wszystkich bardzo nas przyjemnie, żeby usłyszeć teraz, co nasze absolwentki mają do powiedzenia. Po pierwsze, chciałabym prosić jako pierwszą panią Mirę Ludwikowską. Dzień dobry. Bardzo chciałam podziękować za zaproszenie i udział w tej konferencji. Faktycznie, jak pan doktor Andrzej Rys zauważył, że 30 lat temu nie było ciężko było na czymś budować, to teraz czuję, że po tych 30 latach naprawdę w każdej dziedzinie można odnaleźć wsparcie eksperta. Chciałam bardzo jeszcze raz podziękować za udział i podsumowując, tak jak zauważyli paneliści, pandemia uwypukliła pewne problemy, które zawsze były i tylko nadała jakby światło tym problemom i zauważono konieczność współpracy międzynarodowej, jednocześnie wskazując na pewne konflikty na poziomie lokalnym, czy
który zauważyliśmy. W przypadku, jeśli chodzi o presję marketingową i społeczną odpowiedzialność biznesu, to należy to traktować z pewną ostrożnością ze względu na konflikt interesów i wszystkie współprace, jeśli mówimy o współpracy międzynarodowej, powinna być ona mieć jakieś podstawy w prawie, żeby można było ją egzekwować i żeby była wprowadzana, bo jeśli mówimy o współpracy, to nie tylko powinny być rozmowy, ale również możliwa implementacja. I chciałabym teraz oddać głos Naomi. Naomi, could you take the floor? I will give you the floor. Thank you. Thank you, Mira. It's good to see everyone. So it's been a really interesting discussion, and I like the dynamic of the presenters and the role they play towards answering these new challenges. Of course, it's difficult to really pin down what new challenges we have in public health, because as you have all said, COVID has really highlighted public health to the whole world, but also has COVID a lot of global issues that now we have to look at the intersections, interconnectedness. And I would like to really highlight something that Professor Alberto mentioned. He talked about the weakest link, like countries are only as strong as the weakest link. And with global health, we cannot just sit within our borders, because there, with health, there are no borders to protect you. So it's really about strengthening our various countries, Poland, Europe, and the world as whole. So global health issues really transcend, and you have mentioned them, from vaccine hesitancy, doubt in science, and I really think the public health community in general, our school, need to be more knowledgeable on and prepare current and also future workforce on how they can be ready to address this issue. So it is training, it is education, it is going out there, being more versed with topics, and also not sitting down and being comfortable with our academic lens, but also going and transcending even the political as well as the private sector. We mentioned corporate responsibility as well. How do we engage and make sure like governance tools are there to regulate them? So these are different topics that have come up. And as a young graduate, I'm really happy to see that we are now discussing these things. When I joined public health, at some time I was like, okay, how do we really engage in the sector more adverse beyond just academic walls? And it's good that we are now pushed by the COVID pandemic to really face these challenges and also be well prepared for future challenges. So I would like to say thank you all for this really enlightening discussions. Thank you for really putting out tools that could be possibly used, and also how we could approach this. And in general, I would say it was a really interesting session for us. Thank you. Thank you very much. Dziękuję bardzo, Naomi i Mira. Mamy jeszcze parę minut. Ja monitoruję tutaj, czy coś się dzieje w naszym czacie, czy mamy jakieś pytania. Nie mamy pytań, ale chciałam Państwu tylko przeczytać wszystkim prelegentom komentarz od pana profesora Balwickiego, który napisał: świetna sesja, dziękuję prelegentom za ciekawe wypowiedzi, bądźmy bardziej aktywni w obszarze ekonomii i finansów, bo tam są najskuteczniejsze narzędzia. Ja zanim wszystkim z Państwu podziękuję, to jeszcze chciałam zapytać pana doktora Rysia, czy chciałby coś na koniec powiedzieć, bo za wyjątkiem swojego pierwszego wystąpienia nie miał okazji. Dziękuję, fantastyczna sesja. Dziękuję bardzo za możliwość też udziału w niej. Ja może do odpowiedzialności biznesu nawiążę. No jest oczywiście wiele debat. Profesor Duplaga, Mariusz mówił o tym, jak jest literatura cała na ten temat, o self-regulations, co-regulations, regulation.
I myślę, że tak wracając się do komentarza profesora Balwickiego, pozdrawiam. No Łukasz, no, są to właśnie, myślę, że to wszystkie te na wszystkich tych fortepianach trzeba grać, myślę, równolegle i próbować jakby uruchamiać je albo po kolei, albo spróbować razem. Także ja jestem zwolennikiem szukania pewnych pomysłów, kompromisów czasem, ale ostatecznie jest regulacja, są podatki, są możliwości oddziaływania no, tutaj na działania. Sam przeszłem przez batalię tytoniową, o czym Państwo myślę wiedzą. Wiem jak to jest skomplikowane, ile wyzwań było i będzie jeszcze przed nami. Ale też chciałbym nawiązać do doktor Karoliny Nowak, która mówiła o zadała pytanie dobre, jak zaatakować w tak trudnych czasach rozwiązanie problemów. Wczoraj akurat byłem na sesji, w której rozmawialiśmy o badaniach klinicznych, które myślę są bliskie pani działaniu, wspólnych badaniach klinicznych w Europie i jedna z prelegentek, profesor z Utrecht University, przedstawiła bardzo ciekawą koncepcję i problem jednocześnie. W pandemii mieliśmy lekarzy, i to jest natura lekarza, że chcą leczyć, brali cokolwiek, co było, że tak powiem, na półce, chcieli dać pacjentowi, chcieli, może zadziała. I druga grupa lekarzy, poczekajmy, zbadajmy i zastosujmy. I ona to pokazała jako takie dwie pięści, które się starły i oczywiście no, obie strony mają rację w jakimś sensie, prawda? I trzeba szukać kompromisu. No i rozmawialiśmy dużo o tak zwanych adaptive clinical trials, czyli jak stworzyć platformę do badania, która no, w jakimś sensie odpowie na te dwa wyzwania. Także szuka się rozwiązań. Ja myślę, że Agencja Badań Medycznych jest bardzo dobrym pomysłem i mam nadzieję, że będzie realizowała i podejmowała te wyzwania. Ale na koniec muszę się podzielić z Państwem jedną książką, którą akurat dostałem od mojej współpracownicy przy okazji jakiejś naszej rozmowy o działaniach. I to jest coś, co myślę, nie powinniśmy zapomnieć, że jest świat, są różne kultury. I przeczytam to, co piszę tutaj pod jakby tytule. Tytuł jest The Culture Map, pod tytuł Decoding How People Think, Lead and Get Things Done Across the Cultures. Żyjemy w tak pięknym świecie, jak już powiedzieliśmy, na jednej planecie i tylko siła zdrowia publicznego będzie taka, jak jesteśmy w stanie połączyć nasze talenty, nasze możliwości, ale też nasze kultury. I myślę, że to, co jest pięknego w Europie i proszę mi wierzyć, zarządzam zespołem, którym pracuje bodajże 23 czy 24 różnych narodowości. I to jest cudowne, jak można po prostu codziennie, jak jest szansa być w biurze, spotkać się z tak różnymi ludźmi i świętować różne święta religijne i różne zdarzenia, święta narodowe i tak dalej. I możemy je razem świętować, nie trzeba być podzielonym. Dziękuję. Proszę Państwa, myślę, że na taki komentarz to jest idealny komentarz na zakończenie. I nie chciałabym go psuć, dodając czegokolwiek. Zresztą Państwo wspominali o współpracy, zdrowie globalne, no to są również różnice kulturowe. Wspominali Państwo o migrantach. Myślę, że to jakby zostanie z nami i szkoda, że mieliśmy tak mało czasu, żeby nie móc tych zagadnień no szerzej rozwinąć, ale myślę, że to jest znakomity początek do dalszych dyskusji. Także chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, wszystkim panelistom za obecność i za niezwykle ciekawe wypowiedzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja również chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować za ten niezwykle udany panel. Nie wiem, czy mnie słychać, mam nadzieję, że mnie słychać. Chciałabym bardzo serdecznie Państwu podziękować i za ten niezwykle udany panel i za cały dzień. Bardzo dziękuję za interesujące obrady na tematy związane z szeroko rozumianym zdrowiem publicznym, jego przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Pragnę szczególnie podziękować panelistom za trud włożony w przygotowanie prezentacji czy wypowiedzi, a także naszym studentom, absolwentom, którzy podsumowywali sesję. Jestem przekonana,
że wyraźnie podkreśliliśmy wagę zdrowia publicznego we współczesnym pandemicznym świecie, jego interdyscyplinarny i globalny charakter. Chciałabym również Państwa zaprosić na wirtualny networking, który stworzyliśmy dla Państwa, wszystkich, którzy chcą jednak się spotkać. Nie mamy tej możliwości, aby spotkać się osobiście, bardzo nad tym bolejemy, ale dzisiejsza technologia umożliwia nam spotkanie się w sieci. Możecie Państwo w programie konferencji znaleźć linki do spotkania networkingowego, które pojawią się po zalogowaniu się właśnie do tego punktu programu. Mam nadzieję, że będzie to okazja do nawiązania nowych przyjaźni, a także do rozmów na ważne dla nas społeczności zdrowia publicznego tematy. Chciałabym serdecznie Państwa również zaprosić na jutrzejsze obrady. Zaczynamy o godzinie 9. Będziemy rozmawiać o doświadczeniach międzynarodowych w nauczaniu zdrowia publicznego, a także o kompetencjach absolwentów zdrowia publicznego. Właściwie temat, który również przewijał się w trakcie dzisiejszych sesji. Będziemy mówić, a właściwie mieć forum absolwentów i pracodawców i pokażemy zdrowie publiczne z perspektywy ukończonych studiów wyższych i rynku pracy. Natomiast po południu będą prezentacje młodych naukowców, którzy wysyłali do nas abstrakty bardzo ciekawych badań własnych. Nasi młodzi naukowcy pochodzą z Asfer Young Research Forum i z naszych, są to nasi absolwenci, nasi studenci, czy też nasi słuchacze studiów doktoranckich, czy też szkoły doktorskiej. Jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję za wspólny czas, za znakomite sesje i życzę miłego dalszego dnia. Niech siła zdrowia publicznego będzie z nami. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.